Rzeszowie oficjalnie oddano do użytku przebudowaną ulicę Lubelską. 3-kilometrowy odcinek powstał w ramach programu transportowego współfinansowanego ze środków unijnych. Nie tak dawno otwieraliśmy ulicę Strażacką, ulicę Paradeckiego, ulicę Witolda, ulicę Powstańców Wielkopolskich i inne obiekty. Dzisiaj przyszła kolej na ulicę Lubelską, piękna ulica. Dodam, Szanowni Państwo, że w tej chwili to od Zwieńczycy aż tu do Trzebowniska jedziemy ulicami dwie jezdnie. W najbliższym czasie będziemy przystępować do budowy ulicy aż do Bogów Chwały, a więc przez cały Rzeszów będzie się przejeżdżać dwoma jezdniami. Ułatwiony transport samochodowy, przemieszczanie się ludzi. Również, proszę Państwa, dojazd do autostrady to przede wszystkim budowa kolejnej ulicy do Tyczyna, do rzeki Strug, a więc ulica Sikorskiego, później ulica Rejtana, którą będziemy oddawać już prawie za miesiąc i również przejazd w kierunku ulicy Armii Krajowej łącznikiem autostrady do autostrady 31 uruchomienia autostrady do Dębicy. Wszystko się zmienia. Szanowni Państwo, ta nowa ulica kosztowała nas 30 milionów złotych, a więc kwota nieduża, przymierzając się do kolejnych inwestycji za 170 milionów złotych, to wydaje się, że to ta ulica to nie jest jakimś wielkim przedsięwzięciem. Ulica Lubelska to część strategicznej trasy prowadzącej do lotniska w Jasionce. Dlatego prezydent Ferenc już myśli, jak przebudować dalszą część drogi znajdującej się na terenie gminy Trzebownisko. Jesteśmy bardzo chytrzy na robotę i chcielibyśmy budować tą drugą jezdnię aż do lotniska. Aż do lotniska. Musi być druga jezdnia. Będziemy rozmawiać z panem premierem na ten temat. Prowadziliśmy już rozmowy. My 6 i 7 listopada wyjeżdżamy do Miami na Florydę. Podpisujemy umowy odnośnie cargo z firmami amerykańskimi, a więc Rzeszów, Miami, port lotniczy, jeden z największych na świecie. My chcemy tu tworzyć strefę ekonomiczną, strefę bezcłową i również staramy się o to, żeby były połączenia z Rzeszowa do Nowego Jorku, do Chicago i do Miami. A więc perspektywy mamy duże. Mam nadzieję, że wiele z tych przedsięwzięć się uda. Przetarg na budowę wygrała portugalska firma Mota Engil. To może jest niewielka inwestycja w całym portfelu naszej firmy, ale bardzo ważna, dlatego że podkreśla obecność naszej firmy na Podkarpaciu. Nie jesteśmy tutaj od wczoraj, jesteśmy od pewnego czasu. Chcemy dobrze zapisać się w pamięci zarówno pana prezydenta, ale przede wszystkim mieszkańców Rzeszowa. W ramach inwestycji dobudowano dodatkowe pasy jezdni, położono nową nawierzchnię, przebudowano skrzyżowania i zatoczki autobusowe. Są też chodniki, ścieżki rowerowe, latarnie i ekrany dźwiękochłonne. Przy okazji powstała również nowa kanalizacja deszczowa i inne instalacje podziemne.